chciałabym się zgłosić w tę stronę dobrze. Pozwólcie, że w naszym imieniu, dlatego będę stał do was tyłem, powitam serdecznie gości, którzy przybyli na nasze miłe, fantastyczne zakończenie tegorocznego turnieju mikołajkowego Adrenaliny 2012. Witam serdecznie pana Piotra Krzymowicza, prezydenta Olsztyna. Dorokuję w naszej imprezie niezawodny kibic. Lubi sport, a lubi szczególnie właśnie ten sport dzieci i młodzieży. Witam serdecznie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji pana Jerzego Litwińskiego, współorganizatora. No i na końcu pozwalam sobie powitać Super Mikołaja tegorocznej imprezy. Kierownik obiektu, pan Tomaszewski, mamy serdecznie witamy. No i jest oczywiście Mikołaj, który będzie uczestniczył w tej ceremonii dekoracji. Panie prezydencie, zwrócę się teraz oficjalnie i poproszę o parę słów ciepłych mikołajkowych do tych fantastycznych dzieciaków. Tak, dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście tak aktywni. Jestem przekonany, że to nie jest pierwszy wasz turniej, bo przecież na pewno na co dzień uprawiacie różnego rodzaju sporty, szczególnie w szkołach, do których uczęszczacie. Serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich trenerów, pedagogów, którzy na co dzień wami się opiekują i którzy dbają o waszą tężyznę fizyczną. Zachęcam was oczywiście do uprawiania sportu. Sam jako również uczeń szkoły podstawowej byłem bardzo aktywny. Potem w szkole średniej trenowałem lekką atletykę i na pewno wyszło to mi na dobre. Sport jest to szkoła hartowania, kształtowania charakterów. Jest to na pewno wspaniała szkoła życia i oprócz nauki tej podstawowej, bo pamiętajcie, że musicie się uczyć, bardzo zachęcam do tej aktywności sportowej. Serdecznie wam gratuluję tych dzisiejszych zawodów, bo przecież na pewno były one bardzo emocjonalne. Serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy tak aktywnie dopingowali swoje pociechy. Serdeczne słowa podziękowania dla Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Juwenia, dla wszystkich, którzy przyczynili się, że po raz kolejny mogliśmy w tym turnieju uczestniczyć. Podziękowania oczywiście dla naszego OSIR-u, który jak zwykle na co dzień wspiera każdą formę szkolenia sportowego, jak i organizowanie imprez. Życzę wam dalszego aktywnego na polu sportowym działania, jednocześnie święta za pasem, radosnych, zdrowych, wesołych świąt i wspaniałego Mikołaja. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z gości jeszcze chciałby zabrać głos? Czy też mogę już przystąpić do tego? No właśnie tak, szczególnie dziewczęta, które już tu się tak denerwowały. No więc słuchajcie uważnie. Zaczynamy od nagród indywidualnych dla dziewcząt. Królem strzelców została Julia Kazanowicz z SP 18. To wyczyny 4 bramy. I statuetkę za... Za każdą bramkę. Dziękujemy. Julia Kazanowicz, SP18. Najlepszą bramkarką turnieju dziewcząt została Aleksandra Lemke z SP3. O, spokojnie, proszę bardzo. Tak, tak, tak. No i teraz wyróżnione
zawodniczki za swoją wspaniałą postawę w czasie dzisiejszego turnieju. Paulina Zimiewicz, SP18. Dalej, prezenty dalej. Jeszcze jedna zawodniczka, taka super, 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 Izabela Żukowska z SP7. Na centralne miejsce. No i teraz bym poprosił o pomoc. No może jeszcze na razie nie. Piąte miejsce w turnieju zajęła drużyna szkoły podstawowej numer 10. Mówimy cały czas o turnieju dziewcząt. Serdecznie kapitana zapraszam do nas. Tak. Kapitan dziesiątki. Dziesiątka opuściła nas. Dobrze. Czwarte miejsce. Szkoła podstawowa numer 22. Kapitan jest proszony. Jest Mikołaj do trzymania medali. Jest za czwarte miejsce również wstąp. Szanowna koleżanko, Mikołaj podejdzie za czwarte miejsce, te mniejsze. O te mniejsze te medale. Prosimy bardzo. A niech żałują dziewuszki ze SP10. Tak, które są dziewczynki? Nie dostaną medali. No. Tu się zaczyna. I jeszcze lepszych sukcesów, lepszego miejsca jeszcze za rok. Za czwarte miejsce. No jasne. No musi być za rok. No jasne. Jeszcze dziewczynki są. Opiekuna również prosimy bardzo do dekoracji i jeden medal jest dla najbardziej aktywnego rodzica, bo też najbardziej aktywną panią dyrektor. Ale chłopaków jest o jeden mniej, więc ona dostanie chłopaków. Brązowy medal i trzecie miejsce, szkoła podstawowa numer jaka? O, to stop! Ale chciałem zajrzeć, teraz nie słyszę. Szkoła podstawowa numer 3. Proszę się nie wyrywać do odpowiedzi. Jeszcze nie prosimy. Srebrny medal w Mikołajkowym turnieju Adrenalina 2012, szkoła podstawowa numer jasne. Zapraszam kapitana. Camera.
podkręcić trochę. Niech się dziewczyny poczują dowartościowane. Słyszycie, to dla was. To dla was. Jasne. No i teraz pamiętajcie, że jesteście. Tylko ja tu mi pani Ela podpowiada. Pamiętajcie, po zakończeniu dekoracji nie uciekajcie. Będą zdjęcia. Jeśli będziecie chcieli indywidualne, zrobimy oczywiście zbiorowy. Jedno wielkie zdjęcie z Mikołajem, żeby wszyscy byli na tym zdjęciu. Oczywiście pan prezydent z całą swoją gośćmi również będzie na tych zdjęciach. I zaczynamy. Ja muszę pierwszy dostać. Dostać się do mojej ściągawki. Przecież ja was aż tak dobrze nie znam. Zaczynamy od króla strzelców. Został nim zdobywca 8 bramek. Ktoś się przyznaje do takiej liczby? Jan Wojciechowski jest 29. I proszę bardzo, to jest. Nie musisz. Najlepszym bramkarzem w turnieju. Jak znaczy? Bardzo mi przykro. Antoni Radkiewicz SP 29. No i teraz dwaj wyróżnieni zawodnicy. Hubert Mazurek SP 29. Przypominam, to są piłki, w których grali nasi na mistrzostwach Europy. I oczywiście w tym dużym pudle to są łyżworolki z możliwością zwiększania lub zmniejszania rozmiarów, ale jeśli nie będą pasować, to już mówię do rodziców, w razie czego można w sklepie Ergol po prostu dokonać podmianki, żeby ten sprzęt pasował na nogi. No i ten najlepszy Dominik Sokół. Wpływali z tej nagrody, jak to się dzieje w Światku Kolarskim. Także pozwolicie mi to zabrać do domu. Czwarte miejsce w turnieju chłopców, Szkoła Podstawowa numer 22. No i proszę bardzo, medale. Idziemy, pomagamy oczywiście. Zadowolony jesteście? Nie? Tylko żartem. Ale przyszłym roku będzie lepiej, chociaż już wy nie będziecie grać, ale możecie, macie okazję teraz uszanować troszeczkę swoich młodszych koleżanki, które w przyszłym roku wystąpią. Miejsce trzecie. Szkoła Podstawowa Stygi. Są u nas już od ubiegłego.
ubiegłego roku chcą być z nami. To ja nie ukrywam, że Dywity to prawie tak jak już Olsztyn, bo już tam się sporo mieszkańców Olsztyna przeprowadziło. No bo jeśli tak już wyszli chłopcy, no to niech już tak będzie po prostu. Chcą być bliżej. Zawsze to pewniejsze, że dostaną medal. Zmęczony chyba tylko trochę, co? Możecie wstąpić, to tak stańcie tam, na tej białej linii. Srebrni medaliści tegorocznego turnieju. Szkoła podstawowa numer? Nie słyszę. Dziewczyny już są głośniejsze od nas. Zapraszam kapitana. A wy się tam ładnie ustawcie, bo inaczej po prostu nie zjawią się nasi goście z medalami. Z powrotem, Lili, z powrotem, z powrotem. Z powrotem, spokojnie. Gdzie oni się kończą z tej strony? Gdzie jest koniec tej drużyny? Czekaj, tu się zaczęło. Tam jest koniec. A tutaj jest początek. Trzeci turniej mikołajkowy Adrenalinę 2012 uważam oficjalnie za zamknięty. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt, bogatego Mikołaja, pod choinkę jeszcze życzę i do zobaczenia na kolejnych turniejach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
teraz jeśli chcecie indywidualne zdjęcia zespołowe, grupowe, proszę bardzo. Fotoreporter naszej strony internetowej Juvenis do waszej dyspozycji. Paweł już tam idzie, będzie robił zdjęcia.